Dzień dobry. Opowiadanie o wibracjach jest wielką sztuką, ale spróbuję coś opowiedzieć. Ale zanim coś powiem, dobrze jest po prostu poczuć te wibracje w tak następujący sposób. Gongi, które widzicie za mną i przede mną, są to instrumenty, które sam robię. Sam się tego nauczyłem. Młotek, drewniany pienik, kawał blachy, a cała reszta w głowie i w sercu. I teraz słów kilka na temat działania wibracji gongu. Na początek parę słów właśnie o czystej fizyce. Prędkość rozchodzenia fal dźwiękowych w metalu jest większa niż w powietrzu. Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w wodzie, z której składa się nasze ciało, jest jeszcze większa. Czyli wielokrotne uderzenie pałką w gong powoduje, że te trzy ośrodki odbierają te wibracje, natomiast w ciele, czyli w wodzie, następuje gwałtowne przyspieszenie wibracji, co powoduje zmiany na poziomie komórkowym w naszym ciele. Zmiany takie, które wpływają na nasze samopoczucie, zdrowie oraz postrzeganie rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieje się to bardzo szybko. Nawet osoby, które nie mają żadnego doświadczenia i żadnego kontaktu z tego typu działaniem, szybko zauważają, że coś się w nich zmieniło. Czasami zrozumienie na poziomie logiki umysłu jest trudne, i należy to zostawić i potraktować jak to szczególne doświadczenie, które powoduje, że zmienia nam się postrzeganie życia, w którym żyjemy. Jeśli do tego wszystkiego dołożymy intencje, które możemy wyrazić w czasie teraźniejszym, dokonanym dla siebie, mogą się rzeczy wydarzyć, które nazywamy nawet cudami. Cudami uzdrowienia, cudami umiejętnych relacji z ludźmi, czy cudami nowych umiejętności w życiu, to my decydujemy tak naprawdę o tym, co to będzie. Czyli raz jeszcze.